Szczęść Boże, witamy już w 8 odcinku, a w tym odcinku takie krótkie wspomnienie o Blachnickim, księdzu, że ksiądz Blachnicki nosił szelki, więc ja też mam szelki. Ty nie masz. Ja mam pasek i znam księdza o takim nazwisku. Którego pozdrawiamy serdecznie. No ja księdza szelki nie znam. Nie. Szelka, żelka, ani niczego takiego. O, żelka bym zjadł. Tak. Witamy Was, kochani, w 8 odcinku. Ty musisz trójkę zrobić. Trójkę. Dodawanie to jest rzecz... Dodawanie jest trudne. A tutaj możemy jeszcze plusa wstawić. I to jest 8 odcinek. W poprzednim odcinku mówiliśmy o... Ja nie pamiętam. Czekaj. Ja pamiętam. Mówiliśmy o porażce. Zewnętrznej porażce. Krucjata wstrzemięźliwości. Która zostaje rozwiązana. I ksiądz Blachnicki, który na wzór niepokalanej przyjmuje takie trudne momenty swojego życia, jako też dopust Pana Boga i to, co jest czymś, co prowadzi do większego dzieła w jego życiu. I dzisiaj w sumie będziemy to kontynuowali. Tak. Bo doświadcza jeszcze czegoś gorszego na skutek rozwiązania krucjaty wstrzemięźliwości, a doświadcza czego? Więzienia, czyli trafimy do celi. Bądźcie z nami. I witamy Was, kochani, w celi więziennej w 1961 roku. W której znajduje się ksiądz Franciszek Blachnicki. Cela wyjątkowa. Bo, słuchajcie, no coś niezwykłego, ale trafił dokładnie do tego więzienia, dokładnie do tej celi, w której dokonało się jego nawrócenie przed laty właśnie, kiedy oczekiwał na wyrok śmierci. I trafia tam za alkohol. Dosyć dziwnie to brzmi. Ksiądz Franciszek Blachnicki, który tworzy dzieło krucjaty, wyzwolenia, trafia za alkohol. Z no człowiekiem, który też trafił tam za alkohol. Historia wyglądała tak, że ksiądz Blachnicki, kiedy została mu przydzielona cela, otworzyły się drzwi, no i tak chciał zagadać tego swojego współkompana z celi więziennej i zapytał, za co siedzisz? I dostał odpowiedź, za wódkę. I wtedy ksiądz Blachnicki odpowiedział, że... Też za wódkę. Tylko troszeczkę różnica jest zupełnie inna, bo tamten człowiek pod wpływem alkoholu dokonał morderstwa, a ksiądz Franciszek o tyle trafił za alkohol, że... Przeciwdziałał. Przez co był postrzegany jako wróg, jako zagrożenie. I w taki sposób też chciano upokorzyć wszystkich księży i to było zupełnie naturalne, normalne dla komunistów, że wsadzali ich do celi więziennej z jakimiś mordercami, najlepiej seryjnymi, którzy jeszcze dokonali tych morderstw z zimną krwią, żeby właśnie ich upokorzyć i pokazać, gdzie jest ich tak naprawdę miejsce. Natomiast, tak jak wiemy, no to trafia do celi więziennej, w której dokonało się jego nawrócenie i traktuje to jako coś wyjątkowego, bo potraktował to jako... Dopust Boży. Czyli taka możliwość kolejny raz przeżycia niesamowitego czasu z Panem Bogiem, powiemy czasu rekolekcji, zresztą sam tak będzie mówił o tym, że to były rekolekcje więzienne, gdzie może dokonać też rewizji tego wszystkiego, co już dotychczas się działo. Mhm. I ksiądz Blachnicki, stojąc przed Panem Bogiem w tej celi swojego nawrócenia, patrzy na swoje dotychczasowe życie, patrzy na dzieło krucjaty wstrzemięźliwości, patrzy na organizowane przez niego oazy i to wszystko dokonuje się w nim takie pogłębienie tego wszystkiego, co do tej pory przeżywał. I ma bardzo konkretne wnioski, które wysuwa pod wpływem właśnie tych rekolekcji więziennych. I przede wszystkim jest to czas spotkania dla niego z Panem Bogiem. Tworzy później, znaczy w tym czasie tworzy pamiętniki, które później stają się też książką właśnie pod tym tytułem, tak? Rekolekcje więzienne, które gorąco polecamy jako książkę. Znaczy nie może rekolekcje w więzieniu, bo nikomu tego nie życzymy, ale polecamy tę książkę.
Tak sobie myślę, że jak jesteśmy w tym więzieniu, no to w szczególny sposób sobie zadajemy pytanie, co ten moment z życia księdza Franciszka mi dzisiaj mówi. No i możemy patrzeć na nasze zamknięcie sprzed roku, kiedy to zostaliśmy w czasie pandemii postawieni przed faktem hashtag zostań w domu i poczuliśmy się jak w więzieniu i wielu z nas po prostu nie wiedziało, jak to przeżyć. A patrząc na postawę księdza Franciszka, dochodzimy do wniosku, że to nawet zewnętrzne zamknięcie, powiemy zewnętrzna taka tragedia, no bo trafić do więzienia, no to wyobrażam sobie, że to nie jest nic przyjemnego i miłego, że mimo wszystko to może być też miejscem łaski. Łaski, którą Pan Bóg mu w tamtym miejscu też dał. W taki bardzo symboliczny sposób, że jest to w ogóle cela jego nawrócenia. Ale każdy z nas, nawet jeżeli doświadcza właśnie po ludzku pewnych ograniczeń, pewnych trudności, to wszystko tak naprawdę, tak jak mówiliśmy już, co jest jakąś naszą porażką, kryzysem, może nas poprowadzić jeszcze do większego rozwoju. Do tego rozwoju w relacji z Chrystusem i do tego też rozwoju wewnętrznego, naszego człowieczeństwa. I większej wolności wewnętrznej, bo to zniewolenie może nie jest tym, co powoduje wewnętrzną wolność, ale jest tym, co pokazuje niesamowicie, oczyszcza nasze serce. Więc jeżeli mamy taką sytuację, podobną albo niepodobną, to w każdym razie walczmy o to, żeby nie dać tego więzienia zewnętrznego wprowadzić do swojego serca. I tak sobie myślę tutaj na koniec, że to, czego najbardziej powinniśmy się bać, to właśnie niewoli serca. Że to jest to, co najbardziej nas zniewala. Że wcale nie jest największą niewolą ta niewola zewnętrzna, ale wewnętrzna. To jest największe niebezpieczeństwo i ryzyko dla człowieka. Kiedy staniemy się zakładnikami grzechu, nałogu, to nas rzeczywiście zniewala. A to, co jest na zewnątrz, chociaż po ludzku może wydawać się, że jest trudne, ograniczające nas, może prowadzić nas do głębokiej wewnętrznej wolności. I tego uczy nas dzisiaj ksiądz Franciszek Blachnicki, który jest w więzieniu. I życzymy sobie nawzajem tego, byśmy byli wolni w sercu, nawet jeżeli byśmy na zewnątrz byli w kajdanach i w niewoli. I to, co mówiliśmy już wcześniej, potwierdzamy nadal, nie bądźmy jak żaby. Nie dajmy się wpuścić to w więzienie stanu nie łaski, ale żyjmy w stanie łaski uświęcającej. Buźka. Tak się żółwik. Elo. Albo tak. Albo żabka. Jak robi żabka? Kic. Nie, to zając. A. No to nie, no to jest... No to jest żabka, wyobraźmy sobie. Pęk, pęk. Tak sobie myślę. Taką twarz kartofla. Frytka. Żeby bardziej suchego. Pięty Mojżesza. Nie, czemu hipopotam nie gra na klarnecie? Bo nie umie.